piątek rozpoczyna się samochodowy rajd Śląska. Najlepsi kierowcy będą ścigać się po ulicach Katowic i innych miast aglomeracji. Wydarzenie potrwa 3 dni, ale oprócz emocji sportowych, mieszkańców czekają także utrudnienia na drogach. Paweł Jędrusik. Największe utrudnienia będą w piątek w samych Katowicach i rozpoczną się już przed godziną 15. Potrwają niemal do północy. To oznacza brak możliwości przejazdu od ulicy Moniuszki na północ w kierunku Koszutki i Bogucic przez rondo Aleją Korfantego, jak również brak możliwości przejazdu Aleją Rozińskiego z relacji Sosnowiec w kierunku na Chorzów, ale górą ronda. Tunelu nie zamykamy, więc tutaj w zasadzie to są dwie kluczowe informacje. Będzie też zamknięta ulica Olimpijska. W trakcie rajdu kierowcy oprócz Katowic przejadą także przez Bieruń, Jastrzębie-Zdrój i Chorzów. W tym ostatnim mieście tradycyjnie już pojawią się przy Stadionie Śląskim. My jako Stadion Śląski jesteśmy związani z rajdem Śląska tak naprawdę od początku, więc to tutaj już tradycyjnie będzie miał miejsce park serwisowy i baza rajdu. Będzie można zobaczyć rajdówki z bliska, będzie można podpatrzeć pracę mechaników, także na pewno będzie to ciekawe doświadczenie dla osób, które się tutaj pojawią. Finał tegorocznego rajdu Śląska jest przewidziany na godzinę 16:30 w niedzielę, właśnie przy Stadionie Śląskim.